witam się z wami w środę, która co prawda była dniem ślubu od pierwszego wejrzenia, ale jako że już po sezonie to wolna Amerykanka, można robić filmy o czym tylko się chce. I wychodzi na to, że rolnicy po programie udzielają coraz to nowych wywiadów. O ile głównie rolnicy udzielają wywiadów jedynie dla serwisów, które mają, że tak powiem, akredytację produkcji rolnika, to uczestnicy robią co chcą i gadają na prawo i lewo różne głupoty. I generalnie jeśli natkniecie się na jakiś wywiad z kimś z aktualnego sezonu Rolnika w rewi albo na żywo, jeśli ktoś kto ogląda YouTube w ogóle takie gazetki co na poczcie sprzedają jeszcze czyta, to ja bym się szczególnie tym nie sugerowała. Bo z tego co mi wiadomo tym z aktualnej edycji nie wolno za bardzo z nimi rozmawiać, więc podzieliłabym ich rewelacje przez trzy, jako, że tam zawsze jest, że ktoś im coś powiedział, a tak co do pozostałych wywiadów, szczególnie tych portali, które mają tę akredytację rolnika, to tam zazwyczaj jest wideozapis takiego wywiadu, więc trudno się nawet do czegoś przyczepić, bo wszystko jest legitne. Mnie osobiście trochę zaskoczyły wywiady po nagraniach do tego jaka to melodia, bo widać było, że mogą to wrzucić dopiero po finale programu do sieci, widocznie tak się właśnie dogadali z produkcją rolnika, a zrobiłoby to niezłe zamieszanie, bo w tym wywiadzie Ela nadawała na Marka zdradzając zdecydowanie więcej niż w finale, a jak wiadomo nagrania były sporo przed emisją finałowego odcinka. Kamila zaś zdradziła również zakończenie i sporo więcej, a Kamil jako jedyny powiedział, że nie może udzielać takich informacji przed emisją odcinka finałowego. Aż w szoku byłam, a on jedyny w sumie miał się czym pochwalić. Wracając do tych wywiadów to ciekawostką na pewno będzie fakt, że rozgadał się szczególnie Stasiu Lek, który w wywiadzie dla Party zdradził kiedy dokładnie poznał panią Panterkę, którą teraz wszyscy nazywają już Anią. I jak wyjawił był to początek sierpnia, co oznacza, że podczas wspólnych wakacji znali się jakiś miesiąc. To jest całkiem sporo, ale i tak trudno uwierzyć, że od razu taka miłość tam była u Stasiulka. W każdym razie ciekawszą informacją było to, że to Stasiulek napisał do tej Ani, a kontakt dostał od znajomych. Czyli, nie że oni się poznali przez znajomych jako że się spotkali i wtedy zaczęli randkować, tylko znajomi z Wrocławia znali Anię i znali Stasiulka i kazali im się ze sobą skontaktować, tak ich zaswatali w sumie. Stasiulek ponoć trochę się cykał, ale znajomi zapewnili go, że ma zielone światło, więc napisał i umówili się na tę randkę na gokarty. Wyścig na gokartach Stasiulek oczywiście wygrał, choć w pewnym momencie zaczął się obawiać, że zostanie pokonany przez kobietę, co go zmierzyło, bo jak to kobieta mogła go pokonać? On jest przecież mężczyzną, ale na szczęście wygrał, a później była wielka miłość, ale przez to, że kontrakt z rolnikiem zabronił mu ujawniać związku przed finałem programu Stasiulek i jego ukochana musieli się kryć przed światem. Stąd pewnie wyjazd za granicę, gdzie nie musieli się kryć ze swoją miłością bez ryzyka kar finansowych. Bo w Polsce mogli jedynie przebywać w pałacowym ogrodzie, albo chodzić po górach, bo tam ludzi mało, co zaowocowało wspólną pasją do zdobywania górskich szczytów. Stasiulek na wywiadzie pochwalił się też bransoletką, którą dostał od Ani, na której to napisane było legalnie mój, ponieważ do finału byli ze sobą zupełnie na nielegalu, wbrew produkcji rolnika i wścibskim poddanym wściubiającym głowy w pałacowy płot, żeby podejrzeć z kim ten panicz się teraz buja po ogrodzie. Na bransoletce jest też serce, bo łączy ich miłość, góry, bo wiadomo oraz sztanga, ponieważ teraz pasją Stasiulka nie jest już lotnictwo tylko siłownia, bo zaczął chodzić na siłownię i chce być dużym bykiem. Także tak, reporterka zapytała go także o to co sądzi o związku Teresy i Adama, a Stasiulek odpowiedział, że ten związek go zaskoczył, bo nie czyta serwisów plotkarskich oraz nie utrzymuje kontaktu z Tereską, więc nic nie wiedział, a o samym związku poinformował go nie kto inny jak Elżbieta, jego programowa koleżanka, która na własne oczy widziała Adama i Tereskę na imprezie rolników zorganizowanej przez Agatę, na której to Tereska siedziała na kolanach u Adama i spędzili ze sobą większość imprezy. Stasiulka oczywiście ta informacja totalnie zaszokowała,
Ponieważ żyjąc w pałacowym ogrodzie jak pączek w maśle jest on totalnie odseperowany od świata i kompletnie nie wie co się dzieje. Uznał jednak, że z tego co oglądał w telewizji ich zupełnie różne temperamenty zapewne świetnie będą się uzupełniać i życzy im wszystkiego najlepszego. Choć poza tym co powiedziała mu Elżbieta to nic nie wie, więc nawet jakby chciał to nic nie może zdradzić. Także takie jest stanowisko Stasiulka. Jeśli Tereska czekała właśnie na jego błogosławieństwo, żeby publicznie potwierdzić swój związek z Adamem, to jest właśnie ten moment. Choć z tego co słyszałam, to ten związek nie jest tak oczywistym jak mógłby się wydawać i to za sprawą Adama, ale o tym może opowiem wam na przykład jutro. Tymczasem jednak Adam również udzielił wywiadu, tym razem już dla jakiegoś kanału z podlaskimi newsami. Bo on z Podlasia. I w tym wywiadzie, który był akurat znacznie dłuższy niż wywiad Stasiulka, nie powiedział ogólnie nic ciekawego, poza tym, że zauroczył się Kamilą jak zobaczył ją w telewizji i że tak mu w głowie zawróciła, że jak wzięli go do tej dziesiątki to nie mógł wierzyć w swoje szczęście, a jak go wybrała to już w ogóle jakby go piorun strzelił, że do końca życia to zapamięta. Nie wydaje się wam? Że to dziwne wyznanie jak na kogoś, kto miałby być zakochany w Teresce? Adam wyjawił też, że ma mnóstwo fanek, które piszą mu, że nie mogą przestać o nim myśleć, a wiele z nich jest mężatkami, a on wie, bo wchodził na ich profile. Albo że te fanki dzwonią do niego po 30 razy dziennie na Instagramie i na Facebooku i że on już chyba zacznie blokować, bo 30 to jest trochę za dużo, zwłaszcza, że część z nich chce kupić jego używane ubrania, tak za nim szaleją. Dużo go też ludzi zaczepia na ulicy, nawet jak jest zima i jest cały opatulony, to go rozpoznają, taki jest charakterystyczny. No generalnie wychodzi na to, że Adam jest obecnie partią numer jeden w Polsce i że wszystkie kobiety za nim szaleją, mężatki, wdowy, rozwódki, panny. No wszystkie i się chłopak obecnie opędzić nie może od tych kobiet. A on ma swoje życie przecież, musi na przykład wrzucać głupie filmy na Instagramie i tak dalej. Natomiast w pobycie u Kamili najbardziej zaskoczyło go to, że pieczarki rosną na halach, a nie na świeżym powietrzu. Zupełnie się chłopak tego nie spodziewał, wywiadu udzieliła także Kamila, ale to było wczoraj i jeszcze tego nie oglądałam. Za to gość, który z nią ten wywiad przeprowadzał, wrzucił kawałek o tym, że rozmawiali o tym, czy Lejwika mogłaby mieć plantację marihuany u siebie koło domu. Ale Lady bardzo mocno zaprzeczała. Na Instagramie zapewniała zaś, że to był bardzo miły wywiad i że pokaże w nim cały swój dom, nie tylko salon, kuchnię i pokój dla trzech kandydatów. Wiecie, już po programie, już czas przestać udawać skromność. Także tak. Tyle na dzisiaj. Przyznać się, u kogo okna jeszcze nie pomyte na święta. Znak pokoju i do gnoju.